Witam Was serdecznie. Jest to mój pierwszy film, a zarazem zapowiedź kanału. Wypadałoby się przedstawić na sam początek, więc mam na imię Tomek i z wykształcenia jestem inżynierem elektronikiem. Na co dzień wykonuję instalacje elektryczne i teletechniczne. Ale nie będę Was zanudzał moją pracą zawodową, ale chciałbym Wam pokazać moje hobby, pszczelarstwo, którym zaraziłem się w 2016 roku i do dzisiaj sukcesywnie powiększam pasiek. Do kogo kieruję te filmy? Przede wszystkim do osób początkujących, które chciałyby zacząć przygodę z pszczelarstwem. Chciałbym na własnym przykładzie pokazać, jakie pytania rodziły się w głowie, jakie problemy musiałem rozwiązać, a dla początkującego to jest zawsze duży dylemat. Wiem, że w internecie jest sporo informacji, treści, kanałów YouTube'owych, ale może coś ciekawego podpatrzycie u mnie i nie trzeba będzie wyważać kolejnych otwartych drzwi. Filmy również kieruję do doświadczonych pszczelarzy. Bardzo proszę o Wasze komentarze, czy moja gospodarka ma rację bytu. Może coś ciekawego podpatrzycie u mnie. Myślę, że będzie ciekawie. Filmy również kieruję do moich potencjalnych klientów. Chciałbym Wam pokazać, jak wygląda praca z pszczołami, jak pozyskuję produkty pszczele, w jakich warunkach. Ogólnie chciałbym pokazać Wam świat pszczół. Jakie treści będą na moim kanale? Chciałbym je podzielić na kilka kategorii. Pierwszą z nich będą to rozwiązania techniczne, to co najbardziej lubię, czyli konstrukcja uli, uli weselnych, odkładówek i różnych rzeczy potrzebnych w pasiece. Wszystko to będę robił w stolarni pasiecznej, w której akurat nagrywam film. Dodam, że 90% maszyn, które tu widzicie, to samoróbki. Niektóre z nich są prawie dwa razy starsze ode mnie i pracował na nich dziadek mojej żony. Kolejna kategoria to prace w pasiece. Chciałbym Wam pokazać całoroczną gospodarkę pasieczną, którą akurat ja stosuję. Nie chciałbym, żeby to było 100 filmików z oblotu pszczół, tylko merytoryczna wiedza. Kolejna kategoria to zdrowa żywność. Oczywiście produkty pszczele do niej się zaliczają, ale oprócz tego chciałbym Wam pokazać, w jaki sposób pozyskuję warzywa, owoce na własne potrzeby. Filmy również będą taką pamiątką dla mnie. Chciałbym zarchiwizować to, co robię w pasiece. Te wszystkie lata od samego początku, może akurat pasieka rozwinie się do dużych rozmiarów, a moje dzieci czy wnukowie będą mogły podpatrzeć, jak to dziadek zaczynał. Chciałbym Wam również pokazać piękno miejscowości, w których znajdują się moje pasieczyska. Są to Szczepanowice i Dąbrówka Szczepanowska. Jako że pierwsze pszczoły przywiozłem do Szczepanowic i wywodzę się z tej miejscowości, postanowiłem nazwać pasiekę Szczepanowicki Bartnik. Znajduje się tu sporo ciekawych miejsc, takich jak winnice, ścieżki rowerowe, ścieżki piesze, wieża widokowa, gdzie można zobaczyć Tatry i wiele innych. Myślę, że o tym też wspomnę. Z góry przepraszam Was za moje niedociągnięcia, przede wszystkim językowe, ale myślę, że jest to spowodowane stresem. Z biegiem czasu myślę, że stres minie i będzie coraz ciekawiej. Bardzo proszę o łapkę w górę, komentarz i przede wszystkim subskrypcję. Będziecie na bieżąco z moimi filmami i nic Wam nie umknie. Do usłyszenia, cześć!